Witam. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat kanuniskiego niskiego między innymi w Oplu. Akurat ja korzystam z samochodu czy też używam samochód Opel Vectra 2006 rok. I chciałbym tutaj porozmawiać na temat braku komunikacji, bo często tutaj spotykam się z takim problemem ludzi, którzy mówią, że nie mają dostępu do DDM-u, REKA czy też BCM-u. Co jest z przyczyną jeżeli działa oczywiście dobrze OPCOM, to przyczyną najczęściej jest uszkodzenie linii niskiej, czyli 33,3 kb na sekundę. Jak to diagnozować? Jest bardzo prosty sposób. Trzeba oczywiście troszkę znać gdzie rozmieszczone są moduły. No i trzeba by mieć dostęp, chyba jednak do disu, żeby przynajmniej rozrysować sobie, czy ściągnąć rozrysowanie przyłączy numerów pinów, Ponieważ to bardzo ułatwia sprawę, ale ja tutaj troszeczkę ułatwiłem sprawę, ponieważ ponumerowałem te piny. Kan niskiej częstotliwości w Oplach, a przynajmniej w wydaje mi się, że w większości samochodów, tutaj składa się z dwóch części. Z pętli, pierwszej. z pętli pierwszej, która tutaj obejmuje tak OBD, to oczywiście wejście. Pin pierwszy to jest wejście na moduł kolumny CIM. Później jest IPC, BCM, m.in. DIS, ECC, SDM, jeżeli kto ma, ktoś ma to EHS i oczywiście, jeżeli ktoś ma skrzynię, automat SLM. Tutaj warto pamiętać o tym, że ta pętla musi być zamknięta, jeżeli mamy mieć dostęp również do innych modułów, między innymi tylny REC, czy też Parktronic pod drzwi. Moduł pasażera czy też y, kierowcy, ale również i łeka. No i oczywiście, wybasto, jeżeli ktoś ma Webasto, bo też tak może być. Może mieć również y, elektryczne siedzenia, y, czy też parktronik. To wszystko wskazuje na to, że to jeżeli ma być, y, ma działać, to wszystkie te obydwie pętle, bo to jest drugi obwód pętli, zaraz wrócę do tego, jak to rozumieć, y, musi być zamknięta jeżeli jest gdzieś uszkodzenie pętli nie rozmawiamy o uszkodzeniu modułu bo to można zdiagnozować jeżeli jest połączenie obkomem chodzi mi o to że nie ma komunikacji przy braku komunikacji bardzo prosta sprawa jeśli chodzi o takie metodyczne działanie jak wyeliminować gdzie nie ma połączenia i tak pierwszą pętlę która tutaj jest zamknięta z BCMA przez DIS ECC, między innymi SDM, SLM wraca do cim -u. CIM jest tutaj tak, tak jakby wrotami w ogóle do całego systemu komunikacji, ale tutaj jeśli chodzi o częstotliwość niską, to można by powiedzieć, że BCM jest tak jakby wrotami do tej niskiej częstotliwości, dlatego że on y, zamyka czy pośredniczy w pętli pierwszej, jak i drugiej. Jak, jak tutaj sprawdzać. Trzeba oczywiście wyłączyć, najlepiej wyłączyć, odłączyć akumulator, żeby tutaj niczego nie uszkodzić, wziąć omomierz i pierwszy krok to jest sprawdzenie połączenia między 1 OBD a cimem numer nóżki 19. Jeżeli jest przejście, przechodzimy dalej. Oczywiście musimy zdemontować złącze. Przechodzimy dalej i łączymy połączenie PIN-4 z 20. Jeżeli nie ma, jeżeli jest połączenie, to znaczy, że jest wszystko ok, przynajmniej w pętli pierwszej. I teraz tak, jeżeli w pętli pierwszej nie, zamknął, nie zamknęła się pętla połączenia dla kanuniskiego, należałoby najprościej sięgnąć do DISA, a ponieważ jest najłatwiej go wyciągnąć. Złączę i wtedy sprawdzamy tak między innymi, z cima pin 20 przechodzi tędy i łączymy z DIS-em numer 28. Jeżeli jest przejście, OK. Sprawdzamy dalej. Z Cima numer 4, PIN, przechodzimy w tą stronę i sprawdzamy w DISie numer 25 nóżki. Jeżeli jest przejście, też jest OK. Jeżeli nie ma przejścia, przykładowo, jeżeli jest uszkodzony gdzieś IPC, jeżeli między 20 a dis 28 nie ma przejścia, to wracamy z powrotem i rozłączamy IPC też nie jest dosyć łatwo, ale oczywiście wszystko można zrobić i sprawdzamy mi połączenie między 20 a 5 jeżeli nie ma połączenia oczywiście trzeba sprawdzić co jest przyczyną czy zaśniedziału przewód, ewentualnie czasami jest tak, że y, może być jakieś uszkodzenie mechaniczne i tak dalej. specyfiko tutaj połączeń w Oplu a nie, nie tylko w Oplu, ale w BMW, w innych modelach inżynierowie skonstruowali system tak, że Między piątką, przykładowa szóstką i PC, ale to wszystkie moduły takie są skonstruowane. Wewnętrznie one są połączone, ponieważ to jest jedna linia. I jeżeli ściągniemy wtyczkę, to eliminujemy IPC, i wtedy mamy możliwość połączenia w jedną stronę, w lewą, jak też i też w prawo, tutaj na tym schemacie. I jeżeli teraz pętla jest zamknięta, załóżmy, piesza, nie mamy połączenia, załóżmy, z modułami łek, PDM, pas, REC. TPM ciśnienie w oponach DDM czy coś w tym rodzaju to niestety musimy dobrać się do BCM zdjąć wtyczkę i wtedy patrzeć połączenia, zobaczyć czy jest pętla zamknięta druga między BCM 43 a 42 jeżeli nie ma to niestety będziemy musieli kolejno rozbierać elementy załóżmy reka, najłatwiej będzie chyba i sprawdzać między D8, to jest brązowa wtyczka z tyłu D8 i patrzymy połączenie w stronę BCM 43. Jeżeli jest połączenie, to sprawdzamy później z BCM 42. Jedziemy dalej do d 9. To jest to, tak jak brązowa wtyczka. No i wtedy eliminujemy. Jeżeli załóżmy, jest gdzieś uszkodzenie, a nie jesteśmy w stanie stwierdzić gdzie, no to niestety musimy przesuwać je do kolejnego modułu który najłatwiej nam się dostać i na przykład sprawdzamy łek czyli z przodu pod klapą silnika między połączeniem 1 a 2 no i sprawdzamy dalej dwójka na przykład łączymy z rekiem ósemką dalej przechodzimy i sprawdzamy w którym momencie jest uszkodzony to jest najprostsze można powiedzieć takie metodyczne działanie jeśli chodzi o uszkodzenia tutaj tych modułów ponieważ często one po prostu zaśniedziały wtyki nie pozwalają ja na przykład miałem taki przypadek w tym swoim samochodzie że nie miałem połączenia w ogóle z modułami niskiej częstotliwości czyli te moduły, które najczęściej wymieniamy programujemy, czy robimy, dokonujemy jakichś tam zmian, czy dokładamy jakieś urządzenia okazało się, że jak zdjąłem wtyczkę z BCM-u wszystkie połączenia były jak założyłem połączenie wróciło czyli coś jakieś tam wilgoć czy coś tam po prostu zaśniedziały wtyk poruszył się i po prostu zaskoczył to jeśli tyle to tyle jeśli chodzi o tutaj to sprawdzanie tych modułów następnym razem nakręcę jeszcze film na temat Opcoma, dlaczego on nie działa chociaż już na w YouTubie mam, ta, mam taki film, który zrobiłem taki film, w którym oscyloskopem można sprawdzić kan wysoki i średni i tutaj później nakręcę jeszcze taki film dotyczący między innymi co trzeba zrobić żeby przywrócić jako do życia, bo te niestety chińskie moduły i elementy, którymi jest składany nie są najlepszej jakości czasami trzeba po prostu wymienić i przywraca się do życia. Niektórzy próbują tam flaszować, ale nie wszystkie dają się flaszować, i niektóre się po prostu uszkadzają nieodwracalnie, i to też trzeba o tym pamiętać. No a to na razie tyle i dziękuję bardzo.